kamerą Ursus TV, pan Witold Faliszewski, prezes, trener Sparty Jazgarzew. Panie prezesie, jak pan ocenia to dzisiejsze widowisko? No myślę, że samo widowisko było fajnym widowiskiem, bo obie drużyny zagrały fajny mecz. Dla nas jako klubu jest to pierwszy mecz, jest to historia, która w tym klubie powstała, zdobycie pucharu na tym szczeblu. Dla tego klubu, dla tej miejscowości i dla gminy Piaseczną myślę, że jest jakimś sukcesem, bo nie ukrywajmy tego, że Ursus był faworytem. Myśmy przystąpili jako ten kopciuszek do tego meczu. Mecz się tak ułożył, że udało nam się to zwycięstwo osiągnąć. To jest swojego rodzaju rewanż, bo z tego co pamiętam w zeszłej edycji w półfinale tutaj Ursus was pokonał, a dziś wy jesteście górą. No pokonał nas w półfinale w zeszłym roku 5-2, dał nam srogą lekcję futbolu. Dziś troszeczkę inaczej do tego meczu podeszliśmy, może bardziej defensywnie, szukając swoich szans w stałych fragmentach, w jakiejś kontrze. Jedna z tych kontr fajnie nam wyszła, także jest to coś fantastycznego dla tych chłopców, dlatego że myślę, że większość z nich już nie będzie miała przyjemności przeżycia gry na tym poziomie, zdobycia pucharu, a dalszej uczestniczenia w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu już ogólnopolskim, bo jesteśmy już na tym szczeblu, gdzie wejdzie tam druga liga, gdzie wyjdą już inne kluby. Jest to kolejna dla nich frajda, przygoda. To jeszcze zapytam pana jako trenera ostatnie pytanie. Strategia na to spotkanie była taka żelazna defensywa i kontry? Oczywiście, że tak. No nie mogliśmy tu zdecydować się na wymianę, bo ja cenię Ursus. To jest zespół, który mu kibicuje w drodze do tego awansu do drugiej ligi. Życzę mu temu serdecznie. Myślę, że osiągnie ten sukces. Natomiast no, my znamy swoje miejsce w szeregu. No, większość chłopców tutaj przyjechała po 8-godzinnym dniu pracy. Spóźnieni, zmęczeni gdzieś tam z różnych stron, różne prace wykonują. To są ludzie, którzy normalnie pracują. W związku z tym dla nich jest to fajna, jest to przygoda, tak? Jest to dodatek do życia. I ten dodatek do życia dzisiaj im się spełnił w postaci zdobycia tego pucharu. Tak jak powiedziałem, no, dla większości z nich jest to pewnie szczyt marzeń, o których nawet nie myśleli, że uda nam się 7 drużyn pokonać po drodze i dzisiaj zdobyć ten puchar. Także to jest to coś, co jest zwieńczeniem tego całego od sierpnia zeszłego roku, tej przygody. No to gratulujemy i Ursus będzie kibicował Sparcie Jazgarzew już w ogólnopolskim Pucharze Polski. Ja dziękuję serdecznie i tak jak powiedziałem już na wstępie, będę kibicował. Kibicujemy tu wszyscy Ursusowi, żeby w niedzielę osiągnął wynik, który pozwoli mu grać w barażach, a w barażach tych dwóch osiągnął wynik, który pozwoli mu grać w przyszłym roku w drugiej lidze. Kamerą Ursus TV pan Roman Kosecki, wiceprezes PZPN i poseł na Sejm RP. Były piłkarz Ursusa, dokładnie, nie zdążyłem dodać. Miał pan okazję oglądać to spotkanie. Jak pan oceni poziom tego dzisiejszego widowiska? No nie całe spotkanie, bo byłem ze swoją drużyną Koszą Konstancin, jak widać, na meczu dzieciaków i widziałem pół meczu. Powiem szczerze, mecz walki ewidentnie. Zastanawiałem się, nie poznawałem trochę drużyny Ursusa, bo dużo chyba nie było zawodników z pierwszej drużyny, później dopiero wchodzili. No cóż, no taką drogę wybrał trener, więc nie udało się, jest taki rezultat. Szkoda, że w finale są takie eksperymenty, ja tak uważam, to jest moje prywatne zdanie. Uważam, że na finał wychodzi najlepsza jedenastka, wygrywa i gra się w centralnej, gdzie można potem powtórzyć wynik, albo nawet wyżej wyjść niż rok temu, prawda, z Widzewem. Ale z drugiej strony Sparta Jazgarzew postawiła bardzo wysoko poprzeczkę i grała bardzo ambitnie, zdecydowanie ostro. Czylili bramkę i grają w centralnych rozgrywkach. Powiem tak, grałem w Francji, wiem jak to jest w pucharze, szczególnie francuskim, gdzie trzecioligowe
na przykład drużyny grają w finale na Parc des Princes. Dlatego właśnie, że na swoim boisku, a jak wiecie, puchar się rządzi zawsze swoimi prawami, trzeba grać na różnego rodzaju boiskach. Na te swoje boiska te mniejsze kluby mają, jakby można powiedzieć, jest to ich jakąś twierdzą, tak? I tutaj na takich boiskach ciężko się gra, co dzisiaj właśnie było potwierdzenie. Wygrała dzisiaj drużyna lepsza? Nie mogę powiedzieć, bo całego meczu nie widziałem, ale w końcu, jak widziałem tą niecałą drugą połowę, to powiem szczerze, że ogólnie widziałem taki wyrównany mecz. No, bardzo ostry, bardzo zdecydowany. W końcówce na Ursus myślę, że trochę bardziej przeważał, bo tutaj były bardziej ustawione drużyny na kontry. No, tak mówię, no to jest, z takimi drużynami trzeba jednak od początku samego wyjść na maksa. Ale mimo wszystko chyba trzeba się cieszyć, chociaż Ursus też nie jest jakimś gigantycznym klubem, aczkolwiek mimo wszystko w porównaniu do Sparty jest większym klubem. Chyba fajnie, że te drużyny drugo- czy pierwszoligowe tutaj przyjadą grać, prawda? Oczywiście, że tak. No, dla tutaj regionu naszego w powiecie piaseczyńskim to będzie na pewno święto. Sam będę tu przyjeżdżał i oglądał Sparty, jak gra w centralnych rozgrywkach, oby jak najdłużej. Tak jak mówię, no, puchar jest, rządzi się swoimi prawami, więc gratuluję Sparcie i zobaczymy, co będzie w dalszych meczach. Śledzi pan wyniki Ursusa? Tak troszeczkę z innej beczki zapytam. Oczywiście trzymam kciuki, no, że Pogoń Siedlca awansowała do pierwszej ligi. Fajna była pasta, żeby Ursus wszedł do drugiej, nowej reorganizacji, czyli jednej ligi. To było ogromne wydarzenie i trzymam kciuki. Tutaj Jackowi Lesiakowi mówiłem, że rzeczywiście wierzę w to, że w tym ostatnim meczu dacie radę, znaczy da Ursus radę i ten jeden punkt przynajmniej wystarczający przywiezie. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Ursusa na mecze naszej drużyny. Miejmy nadzieję już w drugiej lidze. Pozdrawiam wszystkich kibiców i też trzymam kciuki. Panie prezesie, w finale Pucharu Polski na szczeblu MZPN wygrywa Sparta Jazgarzew 1-0 z Ursusem. Sprawiedliwy wynik? Wygrała dzisiaj drużyna lepsza? Trudno ocenić, szanowni państwo, że drużyna lepsza. No, wygrała drużyna, która strzeliła jedną bramkę więcej. Mecz moim zdaniem był wyrównany. Ambicje oczywiście były po jednej, po drugiej stronie. Ursus, no technicznie wiadomo, to jest wierzę i mam nadzieję, że to prawie drugoligowiec. Za dwa tygodnie, ale nie mogę powiedzieć, że drużyna lepsza. Drużyna, która strzeliła jedną bramkę więcej. No właśnie, nie brakowało dzisiaj chyba głównie zaangażowania, woli walki. Z tymi sprawami takimi stricte piłkarskimi troszeczkę chyba było gorzej. Tak, żadnemu zespołowi nie brakowało woli walki, ani oczywiście zaangażowania. No piłkarsko nie było różnicy, że to jest trzecia liga, prawie druga w przypadku Ursusa, a czwarta liga, a może nawet i niższa w przypadku Jazgarzewa, bo Jazgarzew jest raczej w tej dolnej strefie tabeli czwartoligowej. Ale proszę państwa, finały, w ogóle Puchar Polski rządzi się swoimi prawami. I to jest nie tylko w Polsce, ale również w rozgrywkach zagranicznych. Trzecioligowcy ogrywają pierwszoligowców. I to dzisiaj potwierdziło się po części. I z tego się cieszymy, że tutaj do Jazgarzewa już za kilka tygodni przyjadą drużyny z drugiej, pierwszej ligi. Myślę, że to będzie święto futbolu. Życzę, żeby z pierwszej, bo na początek druga liga i w tym etapie wstępnym bodajże to może być nawet odpowiednik z któregoś województwa zdobywca Pucharu Polski. Ale zobaczymy, jakie będzie losowanie. I tego życzymy. Wsparcie, utrzymania, Ursusowi awansu do drugiej ligi, żeby spokojnie ten minimum punkt zdobyli w najbliższą sobotę na wyjeździe z drużyną łódzką. I o to chodzi.
nami Ariel Jakubowski, trener KS Ursus. Panie trenerze, no troszeczkę czuję się cię nieswojo, bo ostatnio jak się spotykamy, to zazwyczaj w fantastycznym nastroju. Po zwycięstwach lub remisach dzisiaj się nie udało? Dlaczego? No to dobre pytanie, dlaczego? Niby wszystko było poukładane, wszyscy chcieli, ale no taka jest piłka. Mieliśmy kilka akcji niezłych, kilka sytuacji, które mogliśmy wykorzystać i łatwiej się grało. Nie wykorzystaliśmy, przytrafił się błąd w środku pola. Przeciwnik bardzo fajną akcję rozegrał, pięknie uderzył napastnik gości. 1-0 i później bardzo ciężko nam się nawet było, szczerze mówiąc, zawiązać akcję, więc tutaj też trochę mam pretensji, ale to sobie tam wyjaśnimy. No i co, trzeba grać dalej. Przed chwilą Roman Kosecki, z którym rozmawiałem, powiedział takie zdanie, że według niego w pucharze powinna wyjść ta najmocniejsza jedenastka. No i jak była najmocniejsza jedenastka, to straciliśmy bramkę. Czyli to jest jakby podsumowanie tego. Trzeba chyba pogratulować gospodarzom, bo postawili wam trudne warunki, trudno się grało też na tym boisku. Także myślę, że chyba piłkarsko Ursus no, przewyższał rywali, natomiast zaangażowanie woli walki z ich strony nie brakowało. Tak, i u nas też nie brakowało woli walki, ale tutaj no, przede wszystkim ja wymagam troszkę więcej mądrości i no i takiego myślenia na boisku i tutaj dzisiaj trochę tego zabrakło. Ale oczywiście nie załamujemy się, bo już w niedzielę kolejny ważny mecz przed nami. Tak, no to już jest początek przygotowań do meczu w niedzielę. Jeszcze wiadomo, omówimy sobie dokładnie ten mecz, wstęp sobie jakiś tam w szatni zrobiliśmy i wiadomo, że niedziela jest teraz dla nas najważniejsza.